witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Gas Station Simulator. Tak się zastanawiam, czy jeszcze dużo gry w grze mi zostało. Już chyba osiągnąłem maksymalny poziom stacji. Się mi tak wydaje. Inaczej my tu stanęliśmy. Widzę, że burza piaskowa była. Trzeba by to pogarniać. Klientka czeka. Klient przy kasie. Aha. Pracownicy odpoczywają. Fantastycznie. No to obsłużmy klientów najpierw. Może tamta z garażu nie ucieknie. Albo tamten, bo nie wiem, kto tam stoi i czeka. Pakero. Paker kupił gazetkę. Serio? Oczytana. Pakowa. Kurde no. Paker oczytany. Widocznie ubiórnie świadczy o człowieku. Kurde, muszę to odtagować. Bo będą jeździć po tym dziwnie, albo jeszcze ktoś utkwi. Będzie lipa. Jedno koło i lusterko, dobra. Lustereczko i komo. Okej. Lustereczko, tak. Muszę zobaczyć, coś tych opon mało. Okej. Dziękuję. Opona do kosza. Jak tam? Nie mam kół? Serio? Kolega już się chyba nadpoczywał, tak widzę. Pracownik, trzeba zapłacić. Jak możesz odpoczywać w człowieniu? Idziesz na. Pracuj przy kasie, a koleżanka do garażu. Nie ma to tamto. I co ja chciałem? Trzeba kupić opony. Trochę kasy nie mam. Ale bardziej muszę ten pozbierać. Kurde. Jak widać, samochód utknął. Gdzie jest moja kopara? Siema, laska. Mam nadzieję, że mam paliwo. 9 minut na obrabowanie samochodów. Panie. Nie zrobię pewnie tego, bo muszę się zająć tym badziewiem. Okej. A zatrzymać. Jak się ładuje? Pełny śmietnik. Kurde. W ogóle ktoś tu pracuje w tej firmie? Znaczy w mojej firmie. Nie to. Trzeba samemu wynieść. Jeszcze się kosz. Jeszcze się worki blokują. Klient przy paliwie, klient ten, tu nieposprzątane, ludzie. Co za śmietnik. Mam muszę kolejnego pracownika zatrudnić. Pytanie, czy ja wyrobię? Dobra, no priorytet to raczej chyba nie jest sprzątanie, tylko ogarnięcie tych wydmy. Piaskowych, czy tam... Nie wiem. Dobra, styka. Czemu on nie chce mi tego piasku zabrać? Halo. No i...
to biega, tylko paliwo marnuje. A żeby zahamować, a jak się ten... Nie wiem, jakąś mam pomroczność jasną. Czemu nie bierze mi tego? Gro. Co znowu? Co za... Nie wiem co. Serio? No nabierz. Przytrzymaj, by schłodzić, reaktować turbo, zahamować. Aby podnieść, upuścić piasek, musisz najpierw zatrzymać koparkę. No, czyli... A. No i trzymam, a no i co? Nie ładuje nic. Mega fajnie. Może one w jakiś sposób jest pełne, nie wiem. Tylko ma opuszczone to jednak. Fajnie. Wyglądał jakby był pusty, ale był pełny. Super. Już mi się paliwo kończy. No i teraz się udało. Tylko, że muszę napełnić benzynę. Dziękuję. Myślałem, że się nie da. Jeszcze raz. Okej. Powinienem mieć pełny bak. A najgorsze jest to, że już mi się ten... Pracownik zmęczył. Więc muszę go wysłać na odpoczynek. Stankowania zdjąć. I coś zacząć samemu robić. Przydałbym się jeden ten pracownik. Idź wypoczywaj. Może na tankowanie będę sam przychodził. Będzie lepiej. Z okazji, jak już jestem, to może opony drogie, one w sensie w cholerę drogie, ale brakuje mi, no. Troszeczkę, niech będzie jeszcze 15 i tyle. Koleś utkwił, spoko. To przy paliwie. Do widzenia. Idę szybko to próżnię. I ogarniam tą drugą, tą, co tam wyjeżdżają i tak cały czas się korkują na tym. Z Bogiem. Okay,
Rozładowujemy. Wchodzimy silnik. I wracamy. Klient przy paliwie, paliwo ja obsługuję. Poczekaj trochę, kliencie. Drogi. Wezmę tylko to, żebyś mógł wyjechać. Okej. Dwóch klientów. Super. Jeszcze dostawa opon. Myślałem, że będę się nudził dzisiaj, bo stacja rozwinięta. Okej, kolega drugi. I lecę opony przyjąć. Łysy kasa obsługuje, spoko. Wjeżdżaj, kolo. Kopsaj opony. Do zobaczenia, wyjazd. Dziadek. Znowu pełny śmietnik, kurde. Przydałoby się więcej tych koszy na śmieci chyba. Ciekawe tylko, że nie da się ich dotegować. Kiedy ja będę miał to? Myjnie. Albo w ogóle lepiej nie myśleć o myjni. Już wtedy w ogóle nie będę wiedział, gdzie ręce włożyć. Przynajmniej kibel niech będzie czysty. Który śmietnik? Dopiero co opróżniałem, kurde. Wydaje mi się, że ten, co na kasie stoi, powinien też śmieciami się zajmować. Ma najbliżej w końcu. Okej, posprzątajmy trochę. Kurde, jakieś oświetlenie by się przydało. Nic nie widzę. Są za ludzie. To w sklepie pije ten. Przez sklepem się pije, wyrzuca. A nie ci zostawiają na środku sklepu. Jeszcze butów nie ten, tylko ci nanoszą piachu. Klient przy paliwie. Dobra. Też się cieszę. Dobra, może coś pouzupełniam. Jak będzie, że tak, tak. Jak tam napoje? Trochę nakupiłem, widzę, kiedyś. Fajki się zawsze dobrze sprzedają. Klienci przy paliwie. Złotym maluchem podjechał. Może to Tom Hanks? Hanks? Nie, on miał białego chyba dostał. Malucha. Zawczasu wyniosę. Wypad. To chyba czyste. Co my tu mamy? Można uzupełnić. Chipsy. Środki czystości. Proszę bardzo, jak się wzięli. Lody jakieś zostały? W ogóle lodów nie kupują. Okej.
idę wypłatę chyba dam. Kurde no, ile to można... Skąd banany? Ja nie mam bananów tutaj. Czyli tak, pracownice 149, łyse na odpoczynek. Ty na kasę. Ty na odpoczynek. Tak. Ta czynność jest zajęta. No idź koleś na ten, na przerwę. To ma przerwę, dobra. Przy paliwie w garażu, spoko. Jeszcze jeden dystrybutor powinienem sobie ten ustawić. Będzie zabawniej. Jaja. Cóż tu panu naprawić? Tylko koło. Tylko koło. Dobra. Ale widzę, że szybko odpoczywają nawet. Pociesza mnie to. Kół za mało. Flamastry są. Lusterka tak sobie. Kurde. 3400 mam. Nie to. Lusterkę w dobrej cenie. Opon trzeba by i tak jeszcze dokupić. Flamajster. Ej. Dobrze, że zapamiętał. Lustereczka. 15 kół niech będzie. 10. Tych flamastrów też by się przydało z 10. Ale 2200, fajnie. Zbankrutuję. Śmieci niech wywiozą. Dam jeszcze wypłaty na szybko. Paliwo. Jak ty kolesie w taki maluch? Do takiego malucha mieścisz. El Paquero. Też się cieszę, gdzie ja tą brykę zostawiłem tutaj. Już myślałem, że zahaczyłem. Widzę, że pomalować by się przydało chyba. Śmieciara. Okej. Jeszcze jedną kupę trzeba usprzątnąć. Przy okazji do garażu podejdę, bo niedaleko. I się jedzie. Garaż widzę, że też przydałoby się w końcu wymalować jeszcze raz, żeby odświeżyć. Ej, wyjedzie stąd czy nie wyjedzie? Mam nadzieję, że wyjedzie. Znowu pełny śmietnik, kurde. Ludzie. Reputacja mi spada. Ta stoi przy kasie i się tam... I
Jopi. Przy paliwie, przy kasie. Jak żyć? A czemu ta laska nie odpoczywa? Nie odpoczywasz? To leć na ten... na tankowanie. Jak to chcesz. Wszystko? Wypadł dziadek znowu. Nie mamy całego dnia. Poszedł. Kierunek garaż. Łysego chyba dam zaraz na ten, żeby sprzątał. Ofa! Cztery koła, kobieto. Zbankrutuję przez ciebie. Znaczy no. Przypuszczam, że odpowiednio zapłaci, ale... ale... panie pracownik. Idź mi posprzątaj. Koło kolejne. Jeszcze jedno. Nie wiem, ona to będzie musiała chyba z $1000 zapłacić za to. Tak myślę. Flamajster. Wydaje mi się, że te usuwanie rys to mogłoby tego nie być. Takie jakby trochę na siłę. Akumulator rozumiem, opony rozumiem. Znaczy no, opony to jak bardziej ten. Najczęściej nie. Kolega się czyszczeniem spóźnia. Dobra, dajemy lustereczka. Opony. I tak mało. Tutaj flamajstry. Tutaj tak nie mam nic. Gdzie ja zaptygowałem? Klient przy paliwie. Obsługujesz, dziewczyno? Jadę zatem. Wytygować. Kolega tak to czyści, że normalnie nie może dobiec. Super jesteś. Koleś. Po prostu super. Jeszcze się męczy chyba na tym, że biegnie w jednym miejscu. Mega wyczes. Chociaż widzę, że kibel się posprzątał, to może już zdążył do obiec. No zahamujesz, koleś. Dziękuję. Sobie tylko poleję. Ej, mogę obsłużyć? Zajęte, dobra. Sprzątasz, kolo? Sprzątasz, dobra. Szkoda, że jeszcze nie można im ten malowania przydzielić. O, pani co? Dwa koła i do domu, dobra. Nie przyrukałem, ile tamta klientka zapłaciła za te cztery koła. A powiedzmy, że ta zapłaci za dwa. Ile?
160. To tysiaka chyba nie zostawiła tamta na... Raczej na pewno. Wiesz co, koleś? O, tutaj coś mamy. Do uzupełnienia. Jakąś... Tak? Tutaj ale Pringlesy się sprzedały. Czego ci brakuje? Dobra, ten sprząta. Czy ja mam coś jeszcze tutaj do odkurzenia? Tutaj jakiś kopiec mam, ale czy ja to muszę robić? Tu mi się cały czas zbiera. Dobra, to zrobię tak. Wezmę tego kutacha. Zamaluję. Widocznie Denisa rozrabiakę przeoczyłem. Chociaż mam tutaj alarm na niego. W sumie nie wiem, co to miałoby mi przeszkadzać, te malunki, w czym. Jakieś punkty ujemne się dostaje? Czy jak? Tego nie wiem. Coś tu jeszcze? Denis królem. Jak go kiedyś dorwę, jak go spałuję. Tu chyba da się jeszcze coś odświeżyć. Dobra. I teraz pomaluję garaż, tylko obsłużę klientkę. O, akumulator. W końcu coś nowego. Gdzie mam akumulator? Zaraz. Muszę chyba najpierw... Aha. Żeby wyjąć, trzeba wziąć. No dobra. Fantastycznie. Dziękuję. Ale widzę, że akumulatory trzeba kupić. Ciągle coś. Dobra. Kolesia z czyszczenia. Czyli tak. Ta jest zmęczona. Na przerwę. Ty koleś, koniec czyszczenia, idziesz tankować. Tak, jest okej. Trzeba zamówić akumulatory. Słaba cena. No dałoby się taniej. A jak opony jeszcze nie spadły, bo to nie ma końcówki dnia, dobra. Kupię 5, bo to tego się akurat za dużo nie sprzedaje. Czy ja coś mogę rozbudować? Jeszcze mogę 2 pracowników. Zapas paliwa. Zamówię. Gdzie tu się cechy, tak? Kolejny parking, powiedzmy, że nie. Toaleta za 300. Kurde. Nie. Kolejny dystrybutor nie wyrobię. Co tu mamy następnego? Aha, czyli tylko parkingi. Serio? Nic więcej? Tutaj tylko ten. Tylko. Jakieś badziewia. Na
narzędzia, nie? Garaż, magazyn. Czy ja gdzieś mogę przeczytać, czy ja mogę coś rozbudować? Osiągnąłeś maksymalny poziom. Podnieś poziom i wtedy będziemy mieć kolejne opcje, a tu też jest maksymalny. Czyli tylko garaż mi został. I co, koniec gry już będzie? Fajnie. Dekoracje. Czyli potrzebna dekoracja. Proporczyki. Takie palety? Po co mi to? Bok stacji. Ławka boczna. Ale to tak nie wygląda, żebym miał ten. Się jakoś przewija czy coś? Chciałbym ten. Kurde. To myjnię na przykład zrobić. I co? Nie da się tej menu kupić, czy jak? To tylko dekoracja jest. Strefa piknikowa, palma, jakiś ten wóz, po co mi to? Normalnie ogień pustyni. Jeszcze nie, boisko, po co mi boisko? Garażowe znaki powitalne. To też nie? Droga asfaltowa. O, to miałem sobie kupić. Właśnie. 1500. Co nie zmienia sytuacji, że przy kasie są klienci, a ja się obiję. Kurde. Dajesz. Chyba kolejną rzeczą, którą zrobię, to kolejny pracownik, bo nie wyrabiam. A potem ty chciał ten drogę asfaltową postawić. Może wtedy piasek nie będzie się tak gromadził, co wątpię. Ale nadal jestem zasmucony, że tej myjni samochodowej nie widzę. Może muszę ją najpierw ten. Odkopać. Już wszyscy. Już uno momento. Ludziska. Przy stacji. Dostawa jest w ogóle, kurde. Już idę. Najwyżej stracę jakiegoś klienta i tyle. Chciałem na szybko kupić jakiś ten camping, ale a to mi się podoba. Wziąłem towar nie otwierając ciężarówki. Dobrze. Idziesz. Właśnie paliwo jeszcze zamówiłem. Zapomniałem. Się dzieje. Klientka z garażu uciekła. No takie życie, no co zrobić. Siemandero. Tankuje się, tankuje. Zamiatam w międzyczasie. Ciekaw jestem, ile będzie mnie kosztowało 5 pracowników utrzymanie. Czy wtedy wyrobię, czy nie?
żebym zwolnił któregoś. Jak będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Ty lejesz to, czy nie? Chyba leję. Tylko tego jest tak chyba dużo, że tyle czasu się schodzi na tym. Dobra, zobaczmy. Czy ja mogę nowego pracownika wziąć? Chyba nie. Aj, nie tutaj. Dekoracje, cechy inne. Kibel nie. Dystrybutor nie. Ej. To ja chciałbym pracownika zatrudnić, halo. A, tutaj. Przyczepę. Pincet. No dobra. Już idę. O, klienci czekają, kurde. I teraz mam taką sytuację, że muszę wszystko sam zrobić. O, uciekł mi. Był przy paliwie klient. Super. Dobra, zatrudnijmy kogoś. Bo taka lipa. Ty koleżanko, ty nie odpoczywaj. Tylko zapinaj na tankowanie. Tankuj. Ty koleżanko. Przy kasie. Łysy odpoczywa. A ja zatrudnię nowego pracownika. Ojoj. Hiroki. Urodzony w okiwalnie. Usada Hiroki. O nie. Te debile idą. Dobra. To nie na kasie będziesz robiła, tylko naprawiaj samochody. Przyjechał autobus z jebów. Znaczy ten klientów. Z jebów. No z jeby są trochę, no. Kto tak się przebiera? No jeszcze rozumiem. Przebrać się, ale tak chodzić. Podoba mi się ten obraz tutaj. Ej, koleś, co ty przyjechałeś, już odpoczywasz? Tankuj, posprzątaj. Sam chciałem zacząć sprzątać, ale uzupełnijmy trochę. Niech mają. Faje się kończą. Kurde, wszystkie te czasopisma poleciały. Szaleństwo. Dzień dobry. Ciekawy dobór asortymentu, ale nie będę narzekał. Przynajmniej ten, czyszczenie magazynu mi robią. Jak tam? Ja. Dajesz. Następny. Jakoś tak łysy wygląda, jakby nie odpoczywał. Czemu on nie odpoczywa?
12 produktów. Fantastycznie. I po każdym kliencie muszę... Taśma je... Cześć, kurde. Fantastycznie. Ile ich jeszcze? Wow, super. No, teraz reptilian. Też się cieszę. Koleżanka już tylko 5 produktów, panie policjant. Ten ile nakupił. Kolega dużo pani widzę na służbie. Fantastycznie. I ostatnia koleżanka. Kurde. Klawisze mi się pomyliły. W sensie przyciski. Mega fajnie. Dobra. Pożar opanowany. Kolega niech idzie na kasie popracować. A ja ogarnę sobie na spokojnie resztę. Czyli muszę towar pozamawiać, tak w sumie. Zobaczyć, czego brakuje, czego nie brakuje. Aj, tutaj tak. Robię popcorn. Popcorn jest w cholerę tego, dobra. Pringlesy też mam pytę. Iwko. Iwko też się nie kończy. Paprika. Paprikę można by kupić. Tutaj. Środki czystości. Się skończyły. Ba. Gazety mi poszły się kochać. Napoje. Napoje jeszcze spoko. Jak tam lody? Lody trzeba kupić, kurde. Faje. Też by się przydało. Dobra. Idziemy na shopping. Czyli tak. Gazetka. Lody, dla ochłody. Tabaka droga. To się walcie. Dajmy takie faje. Tu nic. Przekąski. Papryka się chyba kończy. Tak myślę. Środki czystości. Tego już nie ma. Dobra, nie ma co szaleć. Magazyn nie jest
z gumy, jak to mówią. Czyli tak, papryczka. Dziesięć. To niech będzie też 10. W sumie ciekawe, ile mam kasy. Bo tak nakupię i się okaże, że no many. 1900 chyba mam. Dobra. Dobra, Denis. Gdzie jest Denis? Kolega. Już? Namalowałeś się? Czy jeszcze nie? Ty pało. Gdzie on jest? Przecież rzuciłem w siebie. Nie wiem. Kolega. Śniegowy. Podoba mi się ten. Taszkę schować do tego. Do worka na śmieci. Nie wiem, no rzuciłem w niego, on dalej malował. Dziwne to. Niestety zaraz trzeba będzie kończyć. Taki odcinek znowu o wszystkim i o niczym. Fajnie by było zarobić jeszcze na tą drogę lepszą. Mi się wydaje. I dlatego kupiłem. Wyjazd. Mogę ten. Jakiegoś pracownika. Zmęczonego. Idź odpoczywaj. Ty jesteś gdzie? Na tankowaniu? Chyba ta. Kurde, co zrobić, żeby to mainie? Na serio, myślę, że muszę ten odkopać to i może wtedy się odblokuje. Dobra, mamy towarzys, to pouzupełniamy. Niech będzie tak. Lody dla ochłody. Środki czystości. I chyba tyle. Faje jakieś. Dopiero co malowałem. No przynajmniej w końcu mam czas, żeby się czymś zająć. Teraz pytanie, czym ja to malowałem? Pomarańczem? Wygląda podobnie. Pięknie. Słupek jest oddzielnie, no pewnie.
muszę zobaczyć w garażu, czy nie zaczyna czegoś brakować. Na przykład opon. Okej. Zostań na zielonym. No zostaje. Przynajmniej garaż odnowię jeszcze. Pocieszająca wizja. Okej. Przypuszczam, że jeszcze narożnik ominąłem. Koleżanka już spieprzyła na odpoczynek, że się tak wyrażę. Zaraz koleś z kasy też pójdzie na odpoczynek. Tak było pięknie. Ale widzę, że koleżanka już się prawie na odpoczywała. Przynajmniej w miarę szybko odpoczywają. I słupaczek i tamten, jeszcze jeden mi chyba został. Słupaczek. Narożnik, słupaczek, nie. Gdzieś pominąłem, jestem pewien. Nie, nie pominąłem. Okej, koleżanka do garażu. Zupełnijmy opon. Nie mam opon, kurde. Koło, lusterko, dobra. I drzwi. I w międzyczasie koleżankę na kasę trzeba wytegować. Kasa, kasa. Gdzie jest kasa? Lusterko, drzwi, dobra. Kurde, nie to lusterko. Okej, flamajster. Ale jak szybko te opony schodzą tutaj. $290. Czy ja tam wiem? Czy to dobry zarobek? Trzeba opony jeszcze kupić, póki pamiętam. Ile mam kasy? 2700. Potaniały te opony? Nie potaniały, no pewnie, bo czemu? Czemu miały potanieć? 2700, to powiedzmy, że tak. Raz ten magazyn kół będzie. W sumie śmieci mogłem też zamówić. Pełny śmietnik. Już idę. Kolega śmietnika nie ogarnie. Pewnie kolejny pracownik musiałby ten... Piąty będzie sprzątał, coś tak czuję. Wezmę na szybko jeszcze miotłę. Przyjmę tą dostawę jedną.
zobaczymy. Tak myślę, tak zaplanowałem, tak zrobię. Można by było ten jakiegoś robota sprzątającego zakupić, by jeździł i tą podłogę zamiatał. Klientka w garażu albo klient, a no i tak muszę opony przyjąć. Widzę, że ściany można malować. Fajnie, że w samochodzie maluję. Widocznie twórcy gry nie przewidzieli, że podczas dostawy ktoś by chciał pomalować. Dobra, wypadł koleś. W razie trzeba ściany pomalować. No jedź. Już pojechałeś. Dzień dobry. Olej, akumulator, koła. Dla mnie bomba. Otwieramy klapę. Olejek do kopania. Okej. Okay. Akumulatorek. Trzeba akumulatory kupić, kurde. Zapomniałem. A nie, kupiłem chyba, tylko ten. Tylko nie odłożyłem. Raczej kupione mam przecież. No. 5 wziąłem, przecież mało się sprzedaje. Dobra, to tradycyjnie łysy Ricardo idzie posprzątać. Potem pójdzie na przerwę. Koleżanka idzie tankować. Samochody, nie siebie. Tankowanie. Sprzątaj. Halo. Czyszczenie. A Hiroki co? Odpoczywa? Zastanawiam się, czy jak oni odpoczywają, to też kasę biorą, czy nie? Tankowanie, czyszczenie, dobra. Coś jeszcze kupiłem? Nie. Godzina. Dobra. Dzięki za ten obejrzenie tego odcinka. W następnym postaram się dorobić tej asfaltowej drogi tutaj. Spróbuję też ten piasek stąd pousuwać. Może, mam nadzieję, że się odblokuje wtedy myjnia samochodowa i będzie fajnie. Jeszcze na koniec zobaczymy, czy mi się uda otworzyć. Proszę bardzo. Granie w Skyrima procentuje. Tak myślę. Dobra. Kolego. Okej. Okay. Czyli ostatecznie. Dzięki za obejrzenie i zapraszam jakoś w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek z tej serii. Hej.